Fundacja Ale Akcja zaprasza do krainy legend. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami stał gród potężny z siedmioma wieżami. A bronił go rycerz nadzwyczaj mężny. Chcąc zdobyć uznanie złotowłosej księżnej, dla niej smoki zabijał, piekł pierników tace, wygrywał turnieje i polerował glace. Odbył wiele podróży, poznał ciekawe postacie. A jakie? To się wnet przekonacie. Śpiący rycerze w Tatrach. Czyta Michalina Papis. Legenda o śpiących rycerzach zaczyna się od historii młodego pastuszka Jaśka, który mieszkał u podnóża Tatr. Chłopiec był wesołym urwisem, marzącym o wspaniałych przygodach, przez co czasem wpadał w tarapaty. Pewnego dnia przyszedł do domu jego rodziców sąsiad. Był to bardzo stary góral, który znał piękne opowieści. Jaśko słuchał go z wielką uwagą i często wyobrażał sobie, że on sam jest bohaterem historii starego górala. Tego dnia opowieść dotyczyła jaskini pełnej skarbów, do której wejście znajduje się u stóp Giewontu. Jaśko bardzo chciał znaleźć ten skarb i wiele dni chodził u podnóża Giewontu. Przyglądał mu się z bliska i z daleka, a kiedy spojrzał na szczyt z oddali, wydawało mu się, że góra wygląda jak śpiący rycerz. Pewnego dnia zmęczony Jaśko usiadł na kamieniu przy górskim potoku. Kiedy odpoczywał, usłyszał nagle rżenie koni. Rozejrzał się dookoła, ale nikogo nie zobaczył. Pomyślał, że przesłyszał się, jednak za chwilę znowu usłyszał rżenie. Tym razem zorientował się, że odgłos ten pochodzi jakby spod ziemi. Zaczął się rozglądać i wtedy zobaczył malutką szczelinę między skałami, w której ledwo on sam się zmieścił. Jak na odważnego chłopca przystało, bez wahania wcisnął się do środka. Kiedy znalazł się wewnątrz góry, najpierw poczuł zapach wilgoci, a później wyraźnie dym. Szedł długo za tym zapachem, aż dotarł do dużej groty, a to, co tam zobaczył, nie mieściło mu się w głowie. Na środku groty płonęło ognisko, przy którym w zbroi, oparty o swój miecz, siedział śpiący rycerz. Chłopiec przestraszył się i chciał uciekać, ale wtedy kopnął niewielki kamień. Hałas obudził rycerza. Czy już nadszedł czas? Zapytał niemal szeptem. Konie cicho zarżały, strzygąc uszami, jakby wtórowały rycerzowi, a Jaśko stał jak wryty. Czy nadszedł już czas? Powtórzył rycerz, tym razem nieco głośniej. Nie nadszedł, panie, jeszcze nie. Dobrze, to bardzo dobrze, powiedział i wskazał chłopcu sąsiednią grotę. Popatrz, chłopcze, tu śpimy my, rycerze jego królewskiej mości. Gdy nadejdzie czas, wstaniemy, aby bronić polskich gór i polskiej ziemi. Ale teraz jeszcze nie budź moich braci. Gdy będzie trzeba, powstaną sami. Jaśko zajrzał do sali, w których spali rycerze. Wszyscy stali wsparci o miecze, tak jakby w każdej chwili gotowi byli do walki. Spokojnie, właściwy czas jeszcze nie nadszedł, powiedział, cofając się w stronę korytarza, którym przyszedł. I jak tylko to powiedział, znów zapadł w sen. Jaśko zostawił śpiących rycerzy i wrócił do domu. Kiedy górale usłyszeli opowieść, ruszyli w poszukiwaniu jaskini. Ale ani im, ani nikomu innemu nie udało się już znaleźć jaskini, w której śpią rycerze, czekając na wezwanie ojczyzny. Jeżeli podobała Ci się ta legenda i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Projekt został sfinansowany przez Fundację Lotto. Thank you.